zakończył się czas odznaczania. Teraz bardzo proszę o przemówienia okolicznościowe. Pierwszy zabierze głos pan starszy brygadier Szczepan Gołaski, zastępca lubelskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Czcigodni księża, wszyscy zaproszeni goście, a w sposób szczególny strażacy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Branica Radzyńska Kolonia. Z całą pewnością mogę stwierdzić jeden fakt. Jednostka OSP, Branica Radzyńska Kolonia, jest jednostką w 100% spełnioną. Macie przebogatą historię. 100 lat, tyle pokoleń ludzi, którzy tworzyli tę historię, zapisało się złotymi zgłoskami w kronikach waszej jednostki. Szanowni Państwo, jednostka należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. To wszystko świadczy o tym, że jednostka funkcjonuje wielopłaszczyznowo, od 100 lat. Taka historia się nie bierze znikąd. Jesteście jednostką w 100% spełnioną. Szanowni Państwo, cóż pozostaje mi powiedzieć? Przede wszystkim w imieniu własnym oraz w imieniu lubelskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, starszego brygadiera Grzegorza Linowskiego, bardzo serdecznie dziękuję Wam za Waszą działalność. Dziękuję Wam za tę działalność operacyjną, działalność kulturalno-oświatową i tę działalność wielopłaszczyznową, jak powiedziałem wcześniej, którą pełnicie w swoim środowisku. Cóż więcej, przede wszystkim chciałbym się powiedzieć dalszych następnych jubileuszy, tak? Dobrej działalności. Szanowni Państwo, opieki świętego Floriana, błogosławieństwa we wszystkich działaniach z ramienia świętego Floriana operacyjnych, tylu powrotów, ile wyjazdów. Wszystkiego dobrego jeszcze raz dla jednostki, wszystkiego dobrego dla wszystkich strażaków z jednostki OSP Branica Radzyńska Kolonia. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu prosimy drucha Tadeusza Sławeckiego, członka Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Szanowni mieszkańcy wioski Branica, wioski historycznej, bo wczoraj na spotkaniu księdza proboszcza Kieliszka wielokrotnie wymówiono o możnych pochowanych w radzyńskiej świątyni, przewijały się również możni z tego terenu. Ale chciałbym zacząć od podziękowania księdzu kapelanowi seniorowi za bogate w treści przesłanie zawarte w homilii. Przesłanie, które tak bardzo ważne jest dla nas wszystkich. Jako że zacytuję tylko Wincentego Witosa, który mawiał: nikt nie będzie rozmawiał z wewnętrznie skłóconym narodem. I to, co dzisiaj ksiądz do nas wszystkich mówił, jest to pewien apel. A ja również proszę, żeby w strażach pożarnych, bo każdy musi zacząć od siebie, to słowo bruchu znaczyło przyjacielu, kolego, możesz liczyć na moją pomoc, możesz liczyć na mnie, wyciągam do ciebie rękę. Trzeba zacząć przede wszystkim od siebie, ale wracam do jubileuszu. W przyszłym roku będziemy obchodzić stulecie odzyskania niepodległości po wielu latach niewoli. A ta jubilatka powstała wtedy, gdy jeszcze Polski nie było. Nie będę powtarzał kroniki, bo kronika pokazuje, jak losy tej jednostki splotły się z losami naszej ojczyzny. Ale wy trwaliście na tym skrawku ziemi, polskiej ziemi. Wczoraj również wrócę do tej konferencji u księdza Kieliszka. Właśnie po ubiorach tych zmarłych mówiono, że te ubiory były ubiorami narodowymi. Czyli oni również czuli tożsamość narodową, czuli przywiązanie do tej ziemi. I dzisiaj słuchamy tej kroniki, słuchamy tej działalności, która była przez wiele lat czyniona i przed wojną, i w okresie okupacji, i poniesiono ofiary, złożono na ołtarzu ojczyzny, i później z entuzjazmem starano się służyć bliźniemu w imię dewizy, Bogu na chwałę, ludziom na
ratunek. Chciałem podziękować wszystkim tym, którzy przez te wiele, wiele lat próbowali tworzyć, ogromadzać wokół straży społeczność Branicy. Miałem okazję być na waszych jubileuszach 10 lat temu, 15 lat temu. I tutaj powiedziałem druhowi komendantowi, że do was przyjeżdża się na zebranie z przyjemnością. Wy wiecie, czego chcecie. Wy wiecie po prostu, jak mówić, rozmawiać, jak wzajemnie ze sobą współpracować. Chciałem szczególnie tutaj podziękować, korzystając z miejsca, bo najtrudniej być prorokiem we własnym kraju, druhowi Walickiemu, który raz, że dzisiaj przygotował, myślę, że jestem wyrazicielem wszystkich, bardzo perfekcyjnie tę uroczystość, mimo niepogody, no na to też nie miał wpływu. Po drugie, chciałem podziękować za to, że pomaga mi i wspiera w prowadzeniu zarządu oddziału powiatowego Związku Ojczych Straży Pożarnych. I teraz kilka jeszcze słów na temat tego, co się wydarzyło w ubiegłą sobotę. W ubiegłą sobotę odbył się 14. Krajowy Zjazd Związku Ojczych Straży Pożarnych. Po raz szósty wybrano na prezesa praktycznie jednogłośnie, praktycznie przez aklamację drucha Waldemara Pawlaka, jednego z twórców Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, który dzisiaj tak dobrze funkcjonuje. Myślę, że nikt nie ma zastrzeżeń do tego systemu, któryśmy stworzyli przez wiele, wiele lat. I dzisiaj naprawdę, żeby nikt nie myślał o zniszczeniu tego systemu, bo on funkcjonuje, on działa. I mimo nie najłatwiejszej sytuacji materialnej związku, planujemy, i to została uchwała zjazdu podjęta, opracowanie strategicznego planu Florian 2.50+. Tak to plus dzisiaj jest modne, my również opracowujemy ten system. I zacytuję tylko z wypowiedzi drucha prezesa Pawlaka, dlaczego Florian. Florian potrafił się przeciwstawić cesarskiemu rozkazowi, który był zły. Cesarz wiedział, uważał, że wie, że co jest najlepsze dla ludzi. Potrafił też poświęcić się dla swoich współbraci, a przez to jest symbolem dla osób walczących z żywiołem, ale symbolem niezłomnej postawy, który pokazuje, że trzeba postępować z sumieniem i być gotowym nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Tylko jeszcze kilka liczb. W Polsce działa 16 tysięcy Ojczych Straży Pożarnych. 700 tysięcy członków Ojczych Straży Pożarnych. Tylko w latach 2012-2016 wyjeżdżano ponad 2 miliony razy. Przekładając to na bliżej, to rocznie 340 tysięcy wyjazdów. To jest około 1000 wyjazdów dziennie. To jest dzisiaj ochotnicze straże. I ten system, mam nadzieję, że będzie pracował, współpracował z ochotniczą strażą. Tak, księże dziekanie, dzięki łasce Bożej, opatrzności Bożej, nie doświadczyliśmy kataklizmów takich, jak były na północy Polski. Ale strażacy również w ciągu tygodnia wyjeżdżają wielokrotnie. Kończąc, jeszcze raz chciałem pogratulować tego jubileuszu. Ja wierzę, że dalej ta jednostka będzie chlubą tej wsi, chlubą tej okolicy. Wiem również i dziękuję władzom samorządowym za wsparcie w różny sposób, bo dzisiaj to władze samorządowe głównie starają się finansować te jednostki. I życzę dalszych jubileuszy i pokoju, i spokoju wewnętrznego i zewnętrznego. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Proszę o zabranie głosu drucha Marcina Krzyżaka, dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, jednocześnie Marszałka Województwa Lubelskiego. Dzisiaj obchodzimy piękny jubileusz, stulecia utworzenia waszej jednostki. Niewiele jednostek może pochwalić się takim stażem, taką historią jak wy. Dzisiaj
usłyszeliśmy, że wasze tradycje sięgają polskiej organizacji wojskowej, czyli czasów nam odległych, ale czasów jakże ważnych. Myślę, że powoduje to, że na was ciąży pewnego rodzaju odpowiedzialność. Ta odpowiedzialność, którą nałożyli na was wasi przodkowie, to oni stworzyli was, stworzyli waszą organizację i wskazali wam kierunek działania. 100 lat, jak powiedziałem, to bardzo długo, jubileusz, z okazji którego składa się życzenia. Dlatego też w imieniu pana Sławomira Sosnowskiego, marszałka województwa lubelskiego, jak również we własnym imieniu, chciałbym wam złożyć serdeczne życzenia. Życzę wam kolejnych tak wspaniałych jubileuszy, kolejnych 100 lat. Życzę tyle samo powrotów, ile wyjazdów, a przede wszystkim życzę wam jak najmniej tych wyjazdów. Tak jak słyszeliśmy po drodze gdzieś statystykę, że dzisiaj pożarów mamy mało, niewiele razy wyjeżdżacie do pożarów, ale wiele razy wyjeżdżacie do tych mniejszych, drobnych zagrożeń. Życzę wam, abyście mieli tej pracy jak najmniej, a jednocześnie chciałbym na ręce waszego prezydenta przekazać dyplom uznania, który przekazał Zarząd Województwa Lubelskiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brennicy Radzyńskiej Kolonii z okazji jubileuszu 100-lecia działalności z najlepszymi życzeniami i podpisał Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego oraz Grzegorz Kapusta, wicemarszałek województwa lubelskiego. Prosimy o zabranie głosu pana Lucjana Kotwicę, starostę radzyńskiego. Proszeni goście, ponieważ z nieba leje, ja wody lam. 100 lat to długi okres czasu. Panu komendantowi wystarczyło kilka minut na to, żeby przedstawić te 100 lat historii. Ale ta historia to przecież historia ludzi, którzy z tą działalnością są związani. To przecież zmiany, które następowały. Jedna wojna, druga wojna, a straż w Branicy trwała. Zmieniały się systemy ekonomiczne, a straż trwała. Zmieniały się systemy polityczne, a straż trwała. I jak to klasyk pewien powiedział, trwa mać. Jeszcze wiele, wiele, wiele lat. Taka refleksja. Teraz podczas tych wydarzeń, które miały miejsce w Stanach Zjednoczonych, dwóch ludzi stało się bohaterami Stanów Zjednoczonych. Pokazywano ich, bo bezinteresownie, na własny koszt, poświęcając swój czas, pomagali innym ludziom. Zobaczcie, a my to mamy na co dzień. Tyle jednostek straży pożarnej, tylu ochotników i oni za darmo trwają na posterunku, żebyśmy my żyli bezpiecznie. Dziękujemy wam za to. W imieniu zarządu powiatu, w imieniu rady powiatu chcemy wam bardzo serdecznie za to podziękować. Utrwalajcie naszą taką codzienną, takie nasze codzienne poczucie bezpieczeństwa. Szczęść Boże. Dziękujemy bardzo. Proszę o zabranie głosu drucha Waldemara Wicharza, który zajmie głos reprezentując pana Jerzego Rębka, burmistrza Radzynia Podlaskiego. Zacny księża, szanowni goście wszelakich szczebli, zacni druchowie z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w granicy radzieckiej kolonii, którzy obchodzicie swoje wielkie święto. Mam zaszczyt stanąć tutaj przed wami w imieniu burmistrza miasta Radzyń Podlaski, pana Jerzego Rębka i przekazać okolicznościowy adres, który z okazji waszego święta wystosował on do wszystkich osób, które biorą się udział w tej uroczystości. Granica radzieńska kolonia, dnia 17 września 2017 roku. Szanowni Państwo, drodzy druhowie. Z okazji wspaniałego jubileuszu 100-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w granicy radzieńskiej Polonii pragnę złożyć Państwu gratulacje oraz szczere słowa uznania za lata ofiarnej służby Bogu na chwałę, ludziom
na ratunek. Służba strażaków ochotników w Branicy Radzyńskiej Kolonii dla ochrony zdrowia, życia i mienia tych, którzy znaleźli się w różnych sytuacjach kryzysowych, rozpoczęła się na progu odbudowy niepodległej Polski i trwa do dziś. Przeżywany w tym roku jubileusz OSP jest podsumowaniem 100 lat stałej gotowości niesienia pomocy w najtrudniejszych warunkach, misji wymagającej poświęcenia, odwagi i hartu ducha, wykonywanej bezinteresownie, kosztem wolnego czasu. Byliście i jesteście pierwsi przy pożarach, skutkach klęsk żywiołowych, wypadkach. Trudno zliczyć tych, którzy waszej ofiarności zawdzięczają życie i zdrowie, ocalony dorobek życia. Warto podkreślić, że strażacy ochotnicy z Branicy Radzyńskiej Kolonii służą społeczności lokalnej, kultywując chlubne tradycje, z których wyrosła Ochotnicza Straż Pożarna w Polsce, ale także są otwarci na nowoczesność, zdobywają nowe umiejętności, pogłębiają wiedzę, dbają o sprawność. Nie tylko dają okolicznym mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa, ale także wzór dla młodzieży i zachętę do życia godnego i ofiarnego. Z okazji dzisiejszego święta życzę wam, drodzy druhowie, aby wasz patron, święty Florian, wspierał was w waszej trudnej pracy, strzegł przed niebezpieczeństwami. Życzę również satysfakcji z wykonywanej służby, dużo zdrowia i szczęścia w życiu osobistym. Z wyrazami szacunku, burmistrz miasta Radzyń Podlaski, Jerzy Rębek. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy bardzo. Proszę o zabranie głosu starszego brygadiera pana Franciszka Filipiuka, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim. Czcigodni księża, szanowne druhny i druhowie, mieszkańcy Branicy Radzyńskiej Kolonii, zaproszeni goście. Z wielką przyjemnością uczestniczę wraz z Państwem w tej wspaniałej uroczystości. Dziś jest święto tych wszystkich, którzy swoje życie poświęcili społecznej służbie, służbie na rzecz ochrony przeciwpożarowej, przebili tradycje niepodległościowe. Dzisiejszy dzień na pewno zapisze się wielkimi zgłoskami waszej krynicy. To właśnie tutaj, w Branicy Radzyńskiej, wychowano wiele pokoleń druhów, strażaków i działaczy ruchu pożarniczego. To właśnie dzięki nim możliwe było zorganizowanie dzisiejszej uroczystości. Dzisiejsza uroczystość świadczy o mijającym czasie, ale także wskazuje, posiada taką wartość niewymierną. Jest to nieokreślona bliżej ilość uratowanych istnień ludzkich, uratowanego mienia, środowiska, a także bezinteresownej pomocy bliźniemu. Pozwólcie, że w imieniu własnym oraz pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej złożę również wam serdeczne życzenia i gratulacje z okazji stulecia istnienia waszej jednostki. Dziękuję wam za liczny udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy, powiatu, województwa. Jesteście ważnym ogniwem stanowiącym, tworzącym bezpieczeństwo naszego kraju, dlatego że jesteście jedną z nielicznych jednostek, które tworzą krajowy system ratowniczo-gaśniczy w naszym kraju. Chciałbym pogratulować wszystkim, którzy dzisiaj zostali wyróżnieni odznaczeniami resortowymi i związkowymi. Uważam, że w pełni zasłużyliście na te odznaczenia. Szczególne słowa kieruję do weteranów pożarniczej służby.
Życzę im wielu lat w zdrowiu oraz wielu lat życia. Pragnę także serdecznie podziękować rodzinom strażaków, którzy bardzo martwią się o wasze życie i zdrowie, kiedy wy uczestniczycie w akcjach ratowniczo-gaśniczych, a na nich spada główny ciężar prowadzenia gospodarstw domowych. Myślę, że wasi następcy powinni was brać przykład tak, ażeby następne jubileusze były zorganizowane również na bardzo wysokim, jak dzisiaj, poziomie. Dziękuję bardzo. Poproszę o zabranie głosu panią Agnieszkę Warzywoda, prezes Stowarzyszenia Ziemi Branickiej. Tak bardzo króciutko, ze względu na pogodę nie będziemy przedłużać. W imieniu Stowarzyszenia Ziemi Branickiej z okazji stulecia jubileuszu serdecznie gratuluję wszystkim strażakom i bardzo dziękuję, bardzo za współpracę i liczę na więcej. A podziękowanie składam na ręce prezesa Straży OSP w Branickiej Kolonii, mojemu tacie Jerzemu Jakubowskiemu. Brawo! O zabranie głosu proszę drucha Wiesława Mazurka, wójta gminy Razyn Podlaski i wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Radzyniu Podlaskim. Proszę bardzo. Czcigodni kapłani, dostojni goście, druhny, druhowie, szanowni państwo, postaram się bardzo szybko, chociaż jest o czym mówić. Dobremu Bogu dziękujemy za 100 lat istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej Branicy Radzyńskiej Kolonii. Dziękujemy wszystkim druhom, tym, którzy zakładali, ale tym, którzy przez tyle lat utrzymali tę jednostkę do takiego stanu, jak jest dzisiaj. Na ręce ducha prezesa Jerzego Jakubowskiego i byłego prezesa, który rzeczywiście zrobił wielki wynik, bo przez 40 lat kierował tą jednostką, ducha prezesa Romana Koczkodaja, składamy podziękowania dla wszystkich druhów. Jak druhowie pracują i się angażują, ja wiem dobrze, ponieważ dwóch z nich pracuje w Urzędzie Gminy. Druh Waldemar Wachulak i druh Mirosław Fijałek i są pracownikami wzorowymi. Dziękuję całemu społeczeństwu, rodzinom strażaków, ale i radnym i sołtysom. Obecnie radnej i sołtys pani Danuty Fijałek, jak również poprzednikowi radnemu i sołtysowi Włodzimierzowi Walickiemu. Ta jednostka i ta ziemia jest to nadzwyczajna. Nie dlatego, że ma tylko 100 lat, że wzorowo pracuje, ale też wydała komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, drucha Mirosława Walickiego. Kochani, wy wiecie, że zarówno ja, jak i Rada Gminy, którą dzisiaj jest z nami przewodnicząca pani Anna Grochoła, życzymy wam dobrze. Zapisaliśmy wam to na pamiątkowym grawertonie. Dzisiaj chcemy tylko przekazać najlepsze życzenia, a pozostałe myślę, że przy najbliższej okazji będziemy mogli jeszcze porozmawiać o tym wyjątkowym jubileuszu. Jeszcze raz z całego serca wam dziękuję. Szczęść wam Boże.